Jakiś czas temu pokazywałem Wam montaż i recenzję urządzenia typu CNC z AliExpress. Dziś postaram się zbudować podobne, od zera, przy wykorzystaniu złomu komputerowego. Więc intro i zaczynamy! Do zbudowania grawerki potrzebne będą płyta MDF tworząca podstawę, Arduino Uno z nakładką CNC oraz steperami, napędy optyczne, kątownik aluminiowy, pręt 5 mm z nakrętkami, laser, kable, wtyczki i normalia mocujące. Do napędu grawerki będziemy wykorzystywać mechanizm sterowania lasera, które znaleźć możemy w napędach typu CD-DVD. O recyklingu starych części komputerowych mówiłem już w jednym z poprzednich odcinków. W zależności od modelu napędu, demontaż wygląda bardzo podobnie. Śruby obudowy, odkręcenie płytki sterującej, odpinanie taśm, wysuwanie tacki i demontaż mechanizmu lasera. W skład mechanizmu wchodzi silnik krokowy, prowadnica oraz obudowa. Reszta elementów nie będzie nam potrzebna. Płyta MDF stanowiąca podstawę konstrukcji ma wymiary 21 x 25 cm. W pierwszej kolejności układam wszystkie elementy tak, aby można było rozplanować ich mocowanie. Ważne, żeby sterowanie osiami było do siebie prostopadłe. Z napędu dodatkowo wykręcam silnik, który nie zostanie wykorzystany, a utrudnia zamocowanie mechanizmu. Znaczę miejsca na otwory, starając się umieścić całość względnie w jednej linii ze wspornikiem. Następnie odbijam miejsca mocowania wspornika oraz elektroniki. Pora wykonać otwory w wyznaczonych miejscach. Do zamocowania napędu użyję nagwintowanego pręta oraz nakrętek. Pojedyncze mocowanie ma długość 5 cm. Przycinam pręt, jednak reżyserka nie pozwoliła mi tego pokazać, że niby brutalne sceny czy coś. Docięte pręty wkręcam w podstawę i osadzam ramę napędu, a także kontruję nakrętkami. Przycięte kątowniki będą służyły za ramę drugiej osi grawerki. Poza otworami montażowymi wykonałem także mocowanie napędu i przekaźnika. Konstrukcja napędu uniemożliwia sztywne przykręcenie go do ramy, więc powstałe luzy zniwelowałem dodatkową parą nakrętek. Mechanizm prowadzenia lasera gotowy. Pora na elektronikę. W tym przypadku korzystam z Arduino Uno wraz z nakładką zmieniającą mikrokontroler w sterownik maszyn typu CNC. Za sterowanie silnikami krokowymi odpowiadają sterowniki zwane steperami, o których więcej znajdziecie w opisie filmu.
Nakładka posiada 4 wyprowadzenia, oś X, Y oraz Z, a także dodatkowy kanał do sterowania np. silnikiem ekstrudera w drukarce 3D. Nas jednak interesują dwie pierwsze opcje. Ilość zastosowanych jumperów ma wpływ na krok silnika. Nie jest to jednak kanał specjalistyczny, więc więcej dowiecie się z opisu. Wyprowadzenia stepperów muszą pokrywać się ze znakami na płytce, w innym przypadku możemy spalić te sterowniki. Ze starego komputera pożyczyłem również kabelki sterujące płytą główną. Dzięki temu nie będę musiał zarabiać końcówek. Odcinając główną wtyczkę uzyskuję 2 razy po 4 przewody do sterowania silnikami osi grawerki. Silniki krokowe sterowane są naprzemiennie 2 parami przewodów. Miejsca jest niewiele, więc trzeba nieco się nagimnastykować. Schemat połączenia znajdziecie w opisie filmu. Łączę obie pary przewodów i zabieram się za laser. Wybrałem model o mocy 2000 mW. Ciągła praca lasera wymaga chłodzenia radiatorem, który musiałem nieco skrócić. Końcówka wtyczki nie będzie mi potrzebna, więc mogę ją odciąć. Przerobione chłodzenie montuję do głowicy napędu. Tackę dolnej osi będą tworzyły 2 bakelitowe płytki. Do sterowania laserem będziemy wykorzystywać przekaźnik, który z jednej strony będzie podawał napięcie do lasera, z drugiej natomiast będzie sterowany z płytki Arduino. Mocuję przekaźnik i podpinam kabelki. No właśnie kabelki. Dlaczego przekaźnik raz jest z przewodami, a raz nie? Cóż, jak to mówią, prawda czasu, prawda ekranu. Jest prawda czasów, o których mówimy i prawda ekranu, która mówi. W internecie kłamią. Kończymy. Przyklejam nóżki i wpinam resztę wtyczek. Do pełni szczęścia brakuje tylko wtyczki zasilającej. W zależności od lasera podpinamy wszystko pod 12 V lub płytkę pod 12, a laser pod 5. W drugim przypadku zasilanie można wziąć z płytki. Przyda się również mocny zasilacz. W moim przypadku wykorzystałem 5-amperowy. Do sterowania grawerką używam oprogramowania Bandbox. Jest dosyć proste w obsłudze, jednak konfigurację utrudnia fakt, że nie zawsze reaguje na podpięte urządzenie. Przed grawerowaniem mała uwaga. Laser uszkadza wzrok, więc koniecznie zaopatrzcie się w przyłbice, albo przynajmniej okulary.
Proces grawerowania jest dosyć żmudny, jednak naprawdę satysfakcjonujący. No i w sumie tyle w temacie. Zapraszam za tydzień. Cześć! Aha, pamiętajcie jeszcze o subskrypcji, dzwoneczku, no i łapce w górę.